Także proszę Państwa, ten kto dzisiaj na obiad nie przyszedł, no to baran, bo dzisiaj był taki pyszny kapuśniak, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie było. No tam widzicie Państwo użytków na Anielewicza 6 w Muzeum Polin, no to takie jedzenie ciężkie, czyli suche. I tego ciasta, i tego, i nie ma takich rzeczy golonkowatych. No pierwszego dnia to najlepsza była kaczka. Potem drugiego dnia było jakieś takie gluty, kurczaki suche. Wczoraj to były, proszę Państwa, takie kotleciki, kulki. No, także kto tu nie przyszedł, proszę Państwa, to durny. No ale wiecie Państwo, najpierw to było żydostwo. No a teraz tutaj to dziadostwo. I to się tak kręci, proszę Państwa, jak jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem Jodrą, Gdańskim i Czechosłowacją, czyli że pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem, a Krakowią. Także, proszę Państwa, czytam konferencja w Polin, proszę Państwa, jak u tych Żydków byłyśmy, no to to samo co i tu, bo tutaj są akurat katolicy i oni też tak się tak kłócą, tak wyrywają te bułki, tak już tutaj nasza firma Elhof Art podpatrzyła, że tacy pazerni jak ten Włodek, nie? Tacy pazerni jak ten Włodek, wszystko wyrywać, wszystko zabierać. Tylko dla jednej osoby, a tutaj wiecie Państwo, jak są grupy środowiskowe, pełno tych osób w potrzebie, których jest, jest ich rzeczywiście pełno, to człowiek to rozumie, że to nie tylko jest dla niego, o co chodzi. No nie może pojąć szalny typ, o co chodzi, bo on myśli, że tylko dla niego. No, on myśli, że tylko dla niego. Także proszę Państwa, ja dzisiaj to nawet do Muzeum Polin już nie pojechałam, bo tak się zapchałam tym jedzeniem suchym, znaczy to wcale nawet dużo nie zjadłam, ale wczoraj, proszę Państwa, jak to była, był trzeci dzień konferencji, to się tak najadłam, że myślałam, że ja to wszystko zwymiotuję, ale dobrze, że na senatorską poszłyśmy, proszę Państwa, na degustację wina. No i tego wina było tak dużo. Ja mówię, Boże, no po tym obiedzie, no nie wypiję. I proszę Państwa, tak mnie na wymiot. Także żebraczki tu poszły też. Jedna mówi, że słyszała. No, w katolickiej Warszawie jesteśmy, w katolickiej Polsce, a tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, Lubelska, Skaryszewska, no i tutaj, gdzie jest stołeczna straż warszawska, przy tych kolejach mazowieckich. Koleje mazowieckie, no jak mazowieckie, to znaczy, że i tak nie jest to Anglo, Ameryka, Białystok. I tak nie ma tutaj ludzi prawosławnych. I teraz tak, w tym systemie żydowsko-katolickim, no to jest i tu to samo, to znaczy i tu przeliczają, i tu są chciwi, i tu są pazerni, i tu wyrywają, i tu sobie się przyglądają, bo to wiecie Państwo, jak on nie wie o co chodzi, że to trzeba się podzielić z bratem, jak to Jezus Chrystus powiedział, że miłość do Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, nade wszystko. A tutaj u nich nie ma tej miłości, no bo to wiecie Państwo, Żydki Jezusa zabiły, a katolicy właściwie to kontynuują przez 2000 lat tę linię. Jak to Pismo Święte mówi, że będą wielokrotnie krzyżować Syna Człowieczego i wydawać Go na urągowisko. No to wiecie Państwo, skoro będą wydawać na urągowisko, no to samo to. Że jeżeli ty będziesz czytać Biblię, może będziesz mieć Biblię pod pachą, może, że będziesz o Bogu mówił, o Panu Jezusie, to dla tych reptoidów właściwie to wyda się takie dziwne. I w systemie, jak się znajdziesz, a jesteś, tak?
żydowsko-katolickim, to oni ciebie oplują, oni ciebie zakatują, oni ciebie, no, zabiją nawet, no tak jak Jezus Chrystus przyszedł, który niczym baranek, wiecie Państwo, nie podniósł głosu. To było jedno z 312 proroctw, jak jedno z proroctw mówiło, że goleń u Jezusa ani jedna nie była połamana przy śmierci, no to po prostu, że Jezus był cichy, że Jezus Chrystus był cichy, proszę Państwa, i się nie odezwał ni słowem. Także proszę Państwa, zapraszamy tutaj do Straży Miejskiej. Państwo zobaczy, jak ten dziad się tu przepielesił, ta dziaduwa mu mało pod samochód nie wlazła i jedno się stresuje, drugie się stresuje, jedno się denerwuje, drugie się denerwuje w tym systemie właśnie, proszę Państwa, żydowsko-katolickim. To znaczy, że dzisiaj już nie ma tych Żydów, skoro jest czwarty dzień konferencji w Polin. Ja dzisiaj nie pojechałam, bo chciałam być dłużej w domu, no i z Jaśkiem tak opowiadamy, z Jaśkiem tak spowiadamy się wszem i wobec. A kamera leci. Dorum Art. Tu jest Straż Miejska, tu są galerie, tu jest nawet, proszę Państwa, i stołówka. No, także jak gdzieś czegoś się nażrecie, jakiejś sieczki suchej, no to tutaj możecie przyjść. Zdaje się, że dzisiaj jest kapuśniak. Przepyszny, smaczny kapuśniak. No i ta Ewka mówi, że Igorka tutaj do przedszkola odprowadza, no ale może Ewka przyjść na kapuśniak, ale po co jej? Także dzisiaj w tej żebracznicy wielkiej oni są i tak nerwowi. Także dzisiaj, proszę Państwa, jakoś w tej żebracznicy szybciej. Oni się stresują. Oni mówią wejść. Wyłaź, wejść. Także widzicie Państwo, no u tych dziadów to nie jest nigdy dobrze. Ja mówię dobrze, że tych ludzi w ogóle prawosławnych nie ma tutaj. Z Anglo, Ameryki, Białystok, no bo przepraszam bardzo, niby dlaczego mieliby tu być? Prawda? Niby czemu mieliby tu być? Także proszę Państwa, dzisiaj taki ruchliwy dzień w Warszawie, prawda? Na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem Jodrą, Gdańskim, Czechosłowacją. I nawet Państwo widzą inny dystans, Pałac Kultury Stalina i Lenina, ale to przez Wisłę. Tutaj Ewka, która właśnie pracuje tam w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, przyjeżdża do przedszkola tej Straży Miejskiej ze swoim dzieckiem. No ja myślę, że już chyba ten Igorek to niedługo będzie do szkoły się wybierał. Ile można w tym przedszkolu? Jeszcze rok czy już koniec? No. Także proszę Państwa, jesteśmy z Karyszewska Lubelska na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. No, w tym systemie żydowsko-katolickim. Państwo zobaczą, że tu właśnie jest Kościół katolicki. My tutaj nic innego nie mówimy, jak to, co jest. Bo na czym polega nasze radio? Tok FM Euro, Kuncita Extra. Że my podpowiadamy Państwu, mówiąc, podpowiadamy jakimś punktem, jakimś gestem, jakimś symbolem czegoś tam. Czyli proszę Państwa, Radio Tok FM Euro Concita Extra Punctus. Radio Tok FM Euro Concita Extra Punctus. Nawet, proszę Państwa, nasza kamera Radio Tok FM Euro Concita Extra też pokazała i co nieco i w torbie. Także widzicie Państwo, Skaryszewska, a na płocie przy tym kościele to też mamy pokazane życie Pragi. Prawda? Życie w Warszawie jak wygląda. No bo już ta wystawa jest zdjęta. Proszę Państwa, tak czy siak, to wciąż o papieża chodzi w systemie papieskim. Ale dlaczego my mówimy, proszę Państwa, o systemie żydowsko-katolickim? No bo jak na tej konferencji było mówione o Żydach i o gojach, no to goj to jest ten, który no, Żydom usługuje, czyli sprząta, zamiata, odkurza. No. I oni tak się poprzezwyczajali zresztą, tylko że teraz no i jest dlatego ta nienawiść pomiędzy Żydami pierwszej klasy, osobami katolikami drugiej klasy. Tam poszły te dwa takie dziady, ja mówię,
Widzicie, nam sobie gadają, niezadowoleni. Także Państwo zobaczą. Mamy, że jesteśmy w Warszawie. Mamy Stadion Narodowy, 10-lecie. Ten wasz papież stary, który tam był, no to przecież już dawno nie żyje. A wczoraj w Kordegardzie była piękna promocja książki na temat papieża. No i zdjęcia prywatne papieża z papieżem. I bardzo pozytywne, przynajmniej to zdjęcia. No bo ten Janek Witek to narzeka wciąż na tego waszego papieża. A tu jest system żydowsko-papieski. To znaczy, o co chodzi? Że papież, jak jeszcze księdzem nie był, to dostarczał ku zarobkowi, na zarobek, gaz sarin do obozów zagłady. A potem skoczył w sutannę dla niepoznaki. A potem jeszcze i papieżem został. Także no, bajka w życiu. Także stara wiara, stary papież, stara Europa, stary tramwaj. No ten akurat to jest nowszy. Ale tam będzie jechał też stary. Co jeszcze łączy Żydów z katolikami? No bo nie ma mormonów, nie ma prawosławnych, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Co jeszcze Żydów z katolikami łączy? No, że oni po prostu są strasznie wścibscy i gapią się na siebie, przyglądają się, żeby ktoś nie ukradł jakiejś szmaty, bo siedzą na szmacie tam na Skaryszewskiej, Lubelskiej, czekając na tę zupę, bo to czasem trzeba 15, pół godziny, czasem trzeba poczekać, czasem od razu, żeby ktoś jakiejś tej szmaty im nie zabrał, czy reklamówki, czy piwa. Czyli są bardzo konfidenccy i po Ameryce mają, chociaż tu Ameryki nie ma, nie ma Angloameryki, Białystok, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Tylko, proszę Państwa, są te katoliczki. Katoliczki trzy. I one są tak głupie, że po prostu gapią się na siebie, inwigilujący, czyli w sposób taki inwigilacji gapią się, jakby nie widziały, no, żeby ktoś czegoś nie gwizdnął. Także widzicie Państwo, katolicy to za czym? Nie, może najpierw zacznę od tych Żydów. No bo skoro ci Żydzi to jest pierwsza klasa, to Żydzi, proszę Państwa, Żydzi za Jezusem, to on, no chcąc go, po prostu oni go zabili, no przecież wiadomo, to on. Potem katolicy, druga klasa, mówią o papieżu swoim, to on. Następny przystanek. Broń do waszym stopniu. Stadion Narodowy. The National Stadium. Zobaczą, zanim my skręcimy, to jeszcze można z 15 filmów nagrać, bowiem korki.
Warszawa katolicka. Warszawa to są korki. Czyli państwo widzą, żeby tak tutaj w Warszawie gdzieś teraz na bankiet wejść, a to na te nagrody do Teatru Polskiego, to państwo zobaczą, jak ta Anita musi tutaj nakombinować, ile człowiek w ogóle musi się nakombinować, żeby tak wejść, prawda, do środka tam, gdzie dadzą jeść, a Warszawa biedna, nie stać. Tak czy siak inwigilacja trwa. Czyli szem, wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, szukają papieża. No papieża, bo o papieża chodzi. Cały czas o papieża chodzi. W systemie kaszlącym, w systemie kichającym, w systemie prychającym nad Wisłą. I tu korki są od razu, autobusy się nie mogą przedostać przez Wisłę, przez most poniatowski. Także Żydzi szukają Jezusa, a katolicy szukają papieża. Żydzi szukają Jezusa, a katolicy szukają papieża. No i Biblia mówi tak, Żydzi szukają Jezusa, że gdy Żydzi szukali Jezusa, no bo kto to był ten człowiek, który tak powiedział? To on. To czyli, że Jezus otworzył Księgę Izajasza, no i powiedział, dziś spełniło się to pismo na uszach waszych. Jak oni się poderwali, no bo oni podobnie jak i ci katolicy śpią na mszach, to ci Żydzi chcieli go zrzucić, strącić z muru, zabić po prostu, ukamienować Jezusa, no bo kto bluźni, a przecież oni nie zorientowali się, że co, że to po prostu już był ten czas spełniania się 312 proroctw na Jezusie, że to było wtedy. Czyli państwo zobaczą, wszędzie korki są w Warszawie. Nie ma jak przejechać. Ludzie poszli na piechotę, bo to jest straszny problem, żeby dojść. To łatwiej dojechać jest problem. Także, no po...